7-7 był ostatnio. Dobra, to oglądamy 7-8. Partiatik! Live! Niebieski 500! Niebieski 500, proszę! Zieloni 600! Zieloni 600! Go! To masz świetny zaktan? Dziękuję bardzo, Kuba. Maciej Skrzypczak, technik elektryk, Spital Śląski. Alfons Skrzypczak, inżynier elektryk. I Tomasz Śpiewak, technik leśnik. Nie kończył, nie będę tak robił. Zieloni to Łukasz Wolniak, germanista z Gilowa. Kamila Zając, studentka socjologii. Dzięki, Ramzo. Rafał Czerwonka, pielęgniarz. Nie no, nie powiedzieli tak, co wy gadacie. Aż cofnę. Murzyn, technik mechanik z Bytomia. Kapitan drużyny Maciej Skrzypczak, technik elektryk, Spital Śląski. Ja pierdzielę. Alfons? Ty jest takie w dupę imię? Czy to zawód? O co chodzi w dupę? Kto z was się na czacie nazywa Alfons niby? Macie na imię Alfons ktoś na czacie? Ale Alfonsów, ty. Ja pierdzielę. Nice. Alfons Skrzypczak, inżynier elektryk i Tomasz Śpiewak, technik leśnik z Bytomia. Zieloni to Łukasz. Nie wiedziałem, że jest takie imię, naprawdę. Kamila Zając, studentka z germanista. Rafał Czerwonka, pielęgniarz. Czerwonka, jakaś choroba? Eugeniusz Grządziel, ekonomista z Cierżoniowa. U żółtych zasiadają Paweł Sawiński, chirurg związowny. Kapitan drużyny Jerzy Mokry, zarządca targowiska z Warszawy. Andrzej Lechowicz, nauczyciel akademicki. Zarządca targowiska, ty jakaś ranga z Heroesów. Co się dzieje? Jakiś Alfons, ty zarządca targowiska, jakaś czerwonka. Co za odcinek, ty? I Lesław Jaślikowski, inżynier chemik. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Finał to pojedynek drużyny, która... Mi pasuje imię Alfons? Drużyną mistrzów. No to dzisiaj tak mam na imię. Ta oto pusta jeszcze loża. Iluj. A my witamy mistrzów awantury o kasę po raz 13 w naszym programie. Siema. Mieczysław Kupidura. Kamila Centkowska. To nasi mistrzowie to skipne. Znają państwo teraz w loży mistrzów. Jestem zadowolony, że dotrzymałem do tego odcinka. Harley'a Davidsona. Mówią ile zarobili. Ale no to w każdym odcinku to mówią to, wiesz. Złotówka, szczęśliwa złotówka. Tak więc nasi mistrzowie w Dzięki, finale Saulek. Zmierzą się z drużyną, która wygra pierwszy etap. Jeżeli mistrzowie ten pojedynek wygrają, to w następnym programie zasiądą po raz 13. Czemu, Pawciu? A jeżeli im się nie uda, to ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Zaczynamy pierwszy etap gry. Czyli 11 razy byli mistrzami, tak? Ostatnio byli 10. Nie czekaj! Teraz będą 12 raz mistrzami, tak? Tak. O 5000 zł. Ta. Przede mną koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu kategorii licytujemy. Ta drużyna, która wygrywa licytację, odpowiada na pytanie. I jeżeli odpowiada prawidłowo, no, Alfons ma to najmniej, wygrywa no. pieniądze z puli pytania. Natomiast jeżeli odpowie błędnie, to pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Ty, ale ta naprawdę, drużyna... szczerze wam teraz szybko opowiem. Myślałem, że Alfons to jest przekleństwo. Jak chodziłem do podstawówki, się wszyscy podniecali takimi różnymi gadaniem takich słów i tak dalej, wiesz co chodzi? I mówili Alfons, ja myślałem, że to jest przekleństwo i tak zawsze po cichu to mówiliśmy z kolegami. To jest w dupę imię? Ty wyobraź sobie... Nie jest nierealne, że to jest w dupę imię. No coś nie gra. Która po szóstym pytaniu będzie bogatsza, zmierzy się w finale z mistrzami. Losuję pierwszą kategorię. Teraz, ale Bimek, przecież to jest niedawno. Nie, nie, Jimmy. Ja pierdzielę, ty. Piłka nożna, najgorzej. Może nie najgorzej, ale do dupy. 200 zł z konta każdej drużyny i słucham badawczo. 300 zieloni. 300 zieloni. 1000 niebiescy. Jopi! Co się dzieje? Ty, to jest pierwsza runda? Co jest? 2 po raz, drugi i
Proszę 2,5 zielonych. 2,5 po raz drugi. Coś! Co się dzieje? Co się dzieje, ty? Się uda odpowiedzieć, i teraz aż 8,5 tysiąca. Nie wiem, ale jeżeli nie uda się, pożegnamy panów. Raczej odpadli, widać po ryjach. Jak nazywa się zdobywca dwóch bramek w meczu Węgry-Polska w 2003 roku? Spoko. Proste, Jerzy Dudek, bo on wtedy grał. A był znany, więc to na pewno on. Mularek? A reklamował Lejsy? Bardzo proszę. Panie Krzysztofie, do odpowiedzi wyznaczam Pawła. Prosimy pana, panie Pawle. Był to Andrzej Niedziela. Tak jest! To niezły Smolarek, ty! Smoluchu! O kurde. Bardzo ostro, bardzo ryzykownie. Weszli do licytacji dosyć późno, po czym zagrali Wabangi 8,5. Ej, ale dobra drużyna jakaś. Prowadzą za nimi niebiescy 4000, potem zieloni. Julian Tuwim to Alfons. Co ja mówię, w tym programie. Do końca tego etapu. Kolejna kategoria. Za nimi niebiescy. No zobacz. 4000 i zieloni 2,5 tysiąca. A ja mam jeszcze 5 kategorii do końca tego etapu. Dawna radomska legenda o potężnym sutenerze miał na imię Alfons, który miał harem. Okej. Okay. Podpowiedź. No, żółci se mogą kupić, bo mają dużo siana. Mogę teraz kupić podpowiedź, która nawet za 1000 w dalszej grze. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. 300 zieloni. 400. 400 niebiescy. 500 żółci. Niebiescy 600. 600 niebiescy. 600 po raz drugi. 700. No kupuj żółty, ty w dupę Kingpin z tego, ze Spidermana to jest. No, jelo. Kingpin jest kozakiem, ja na niego głosuję. Kupili podpowiedź za 700 zł, a ponieważ podpowiedź nie jest kategorią, wciąż 5 kategorii do końca etapu. Żółci dobrze, ja też im kibicuję, no. Mimo że Alfons mógłby tam dalej, ale żółci to jednak, wiesz, no mają to coś. Podpowiedź. Historia powszechna. Ja bym w to szedł, ogólnie. O, wczoraj wszystko odpowiadaliśmy z tej kategorii historycznych. 200 zł z konta każdej drużyny i słucham badawczo. Niebiescy 300. Niebiescy 300. 400 zieloni. 400 zieloni. Go. 600. Proszę 600. Dobrze. Nastrasi. Alfons załamany, ty. Zoba. 1000 żółci. Oraz drugi i 1000. Oraz... 2000 w puli. Ja przyjąłem od pola ten 1000, panie Jerzy. 1000 i bisz! 1000! Historia powszechna. Czy pan Andrzej zdradzi nam, czego uczy? Już muszę. Nie historii, tyle. Proszę bardzo. A czego uczy? Czekamy pod koniec programu. WDŻ tu pewnie. Oto pytanie za 2000 zł. Spójrzmy na ekran. No jak to jest Henryk? Jakie imię nosił władca Anglii? Henryk któryś tam? Czwarty? Ósmy? Szósty? Spokojnie. 35? Któryś... Henryk po prostu! Ej, no przecież wystarczy powiedzieć Henryk. Ty nie musisz mówić który. No przecież tylko imię. Ale my jesteśmy głupi. No Henryk i Luj! Panie Krzysztofie, żółci gotowi do odpowiedzi? Bardzo proszę. Udzielam odpowiedzi. Jest to oczywiście Henryk VIII Tudor. Zapytam mistrzów, co oni na to? Zgadza się. O! Nie zrobił tego łysy! W tym dwie... Nie zrobił! Tak jest! Doskonale! Tak, to jest ten, co żony ścinał. Bardzo dobrze, panowie, 2000 trafia. Ej, ładnie, żółci grają. Liczę na nich. Złotych. Nadzieja. No jeżeli to wy wejdziecie do finału, to się szykuje godny przeciwnik. Alfons nie ma żony? Ale czy tak się stanie, zobaczymy, bo jeszcze mam 4 pytania
do końca tego etapu, tak więc każda drużyna ma szansę wygrać. Co? Kategoria biologia. No, do dupy kategoria. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Odpowiedź Henryk Tudor. Państwa. 300 żółci! 300 żółci! 400 zielonych! Boże, żółci tak dominują, że tam ci... Zobacz! 800 proszę, żółci! Oni tak... Uuuu! Ty, ale zieloni... Zielony kolor równa się biologia, więc mogą wiedzieć odpowiedź. Ma to sens, nie? Ma to sens. Boa dusiciel. Proste, Ameryka Południowa. Ez. Ja pierdzielę, jakie to jest easy. I to jest biologia? Jaka Afryka? Nie Afryka. Z Afryki to jest twój stary. Oczywiście to nic złego. Tak powiedziałem tylko dla jaj. No czemu? A co jeżeli jego ojciec jest z Afryki? No to co? O co? Czemu piszesz ban, rasisto? No ma ojca z Afryki i ty się dopieprzasz. Debil. Dobra, to dobrze, okej. Zieloni gotowi. A może chcecie podpowiedź? Nie mamy. Dam wam za darmo. Jeżeli za darmo, chętnie skorzystam. Proszę bardzo. Co? Ty żółci... Aż się poplułem. Żółci tak dominują, że chłop daje podpowiedzi za darmo. Aż nie mogę w to uwierzyć. Już się spodziewacie, jakie będą warianty? Tak jest. Oto cztery warianty podpowiedzi. Ameryka, Azja, Australia, Afryka. Ameryka, no Myślę, że pozostałe drużyny mi to wybaczą. Panie Krzysztofie, a dlaczego nie ma Antarktydy? Słusznie. No i co teraz? I co teraz? Bardzo dobre podpowiedzi, stawiamy dużo dają. Afrykę. Panie profesorze Andrzeju? To nie moja działka. A mistrzowie? Stawiamy na Afrykę. Co? Nie. Ameryka Południowa. Tak jest, Ameryka! Ja pierdziele, mistrzowie! Kurde, odpadnijcie, gówna! Żółci górą od dzisiaj! Pieprze mistrzów! Oczywiście ty Afryka! Od Meksyku do Argentyny. Mówię, Ameryka Południowa, ty mi mącisz! Niestety zielonym nie udało się. Nie udało się odpowiedzieć na to pytanie. Żółci górą! Graliście wabank, musimy pożegnać sympatyczną drużynę zielonych. Dziękuję bardzo. Sio! Podpowiedzią za darmo i do domu, ty. Ja pierdzielę, lebiega. W spadku po zielonych zostaje nam w puli. Zaraz zobaczę kondziu. 900 zł i te pieniądze przechodzą do następnego pytania, a ja mam tylko trzy pytania. Niebiescy, zwariowaliście? No i to cały czas poznajemy drużynę żółtych, są bardzo mocni. Prawda, panie Mieczysławie? Widzę. Wszystko. Losuję. Niebiescy, słuchaj. Żółci równa się nóż Rambo, przecinają każde pytanie. Niebiescy w dupę, nóż do smarowania masła, chłopie z plastiku w Ikei, jakiś gówniany frajerski. Kumasz? Zapamiętaj. Oho. Odpowiedź. Żółci będą mieli dwie. Można teraz kupić podpowiedź, która zapewne przyda się w dalszej grze. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panów. Tuwim. Niebiescy 300. Niebiescy 300. 400. Proszę, jacy zmarnowani. 400 po raz drugi. Ja pierdzielę. Nie no, Alfons wygląda jakby umarł na tym krześle. I może umarł już. Nie wiem. A ja mam wciąż 3 pytania do końca tego etapu. Ja mówiłem, że jest z Afryki, ja mówiłem Ameryka Południowa od początku.
Świat polityki. Witam, witam. Zaczynamy licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham pan. 2-300 żółci! 2-300 żółci! Ej no! On jest debeściak pieprzony. Liczę, że żółty wygra, to jest pieprzony bóg ten typek. I widać, że z mafii chyba jakieś. Tak wygląda. Ale to tylko moja dedukcja. Żółci górą! Żółci górą! Zablokował skutecznie niebieskich, przerzucił się przy okazji o 100 zł. Kocham żółtych od dziś. Co tam 100 zł? A raczej nowych mistrzów. W którym roku premierem PRL był Edward Babiuch? Jo, pierd... Nie mam pojęcia, nie wiem, kto to jest. Panie Krzysztofie, żółci są gotowi do odpowiedzi. Bardzo proszę. Udzielam odpowiedzi. Było to po ustąpieniu Piotra Jaruszewicza w 1980 roku. Idealnie! Nie no, on jest nowym moim mistrzem gry, szczerze. No jak on przegra, to ja też przegram. Do sierpnia, i skoczę z okna. No mówię ci. W tym momencie żółci mają 10 700 zł, 2000 mają niebiescy, a ja mam dwa pytania. Oni mają już dwie podpowiedzi kupione. Pamiętajmy o tym. Polska muzyka rozrywkowa. Coś z Marylą Rodowicz 100%. Bo w tamtych czasach nic innego nie było chyba. 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panów. Niebiescy 1000. Niebiescy 1000. Blokuj ich. 1100. 1100 żółci. 1200. I teraz blokada, blokada. 2000 żółci. Babank ty. Babank frajerku. Babank to krzyczy komornik, jak ci na konto wchodzi, brudasie. I świetne licytacje, prawda, panie Mieczysławie? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, trzeba powiedzieć. Trenowali panowie licytacje? Panie Krzysztofie, jeżeli chodzi o mnie, praktycznie każdą awanturę o kasę oglądam. Bardzo miło. $3200 w puli tego pytania. To jest przedostatnie pytanie w tym momencie. Polska muzyka rozrywkowa. Jak brzmi tytuł drugiej solowej płyty Roberta Gawlińskiego, wydanej w 1997 roku? Mówiłem, że podpowiedź wezmą chyba. Czekajcie sekundeczkę. To jest torówka, czyli jak on już nie grał. Nie ma słowa, szybko. Bo... Zaraz, spokojnie. Ja wiem, spokojnie. Panie Krzysztofie, chcemy wykorzystać jedną ze swoich dwóch podpowiedzi. Bardzo proszę. Oto jedną ze swoich dwóch. Kwiaty jak relikwie. Son of the Blue Sky. Muzyka, którą na pewno nie to Son of the Blue Sky, chyba, nie? Wchodzą w grę 1 i 4. No tak jest. Ale jest taka piosenka, tylko chyba innego zespołu. Znaczy... Son of the Blue Sky. Albo płyta, nie wiem. To jest wasza działka. Dobra. Krzysiu, wyborze. Osoby sam. No tu. Nie. Kapitanie, osoby sam albo kwiaty jak rejczy. Ja bym nie osoby sam. To wy decydujecie. Ja tylko wyznaczę do odpowiedzi. Wy musicie osoby sam. Co on robi? A ty proszę. A ty? Jaką masz? 50-51 4. Ale nie krzyczcie na mnie. Panie Krzysztofie, żółci gotowi do odpowiedzi? Bardzo proszę. Żółci spróbują. Udzielam głosu Andrzejowi. Tytuł tej płyty to jest Osobie sam. A myśleliście jeszcze o jakim tytule? O tytule Kwiaty jak relikwie. I to byłaby dobra odpowiedź. Ja pierdzielę, kurde w dupa. Go babank teraz, nie no, jakie babank. 3200 blokujcie ich, oni mają 800. Krzycz tylko tysiąc. Następnego pytania, ostatniego pytania przed finałem. Ta, powie 800 to chyba też zaliczy, tak? Ale 1000 lepiej. Bo... Kategoria ty!
zauważ, żółci jak krzykną 1000 z bomby, nawet 2000 i nie odpowiedzą, to i tak zgarną, bo ci co przychodzą do finałów zgarniają pulę, która jest. Więc żółci są w tej pozycji takiej, że nie ma, że ci odpowiedzą win. Ez. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. 6-5 tysięcy nawet. Niebiescy babak. Ja pierdzielę tym. Czemu on krzyknął żółci 300? Niebiescy grają babak. Jeżeli dobrze odpowiedzą, zakończą grę z kwotą 4200 zł. Ja pierdzielę. Ale jeżeli odpowiedzą źle... Nie wiem czemu krzyknął żółci 300. Ja pierdzielę, no zwariował mój mistrz. Mistrzu. Który z panów wędkuje, panowie? Żaden. Rozumiem. A u żółtych? Nikt. Jak to... jeden mężczyzny. Oczywiście. Oto pytanie. Jak nazywamy owalne błystki z obracającymi je skrzydełkami, używane do łowienia pstrągów i lipieni? Czy on powiedział proste? Wabik? Niebiescy gotowi do odpowiedzi. Wyznaczam Mariusza. Myślimy, że będzie to muszka. Dewony. To jest... Powiedz mi, co ty za słowo? Nie udało się niestety niebieskim przejąć kuli. Nagraliśmy. Na Fejoma ludzie przyszli. I tym samym niebiescy, którzy... Wiecie, że wam... będzie tutaj kamera, a wy musicie mieć link swój. Bardzo wam dziękujemy za udział w awanturze. Pan Mieczysław już tu kiwa głową, ja domyślam się dlaczego. A, dlatego, wiecie, to dobrze. Będziemy mieli w finale przeciwników godnych mistrzów. Mianowicie drużyna żółtych ma teraz na koncie 8,5 tysiąca złotych. Zgodnie z regulaminem dopisuję wam pulę z ostatniego pytania w pierwszym etapie, nigdzie. Na który przeciwnicy poza tym to niemożliwe. Nie udzielili odpowiedzi. I witam was w finale z kwotą 12 700 zł i z jedną odpowiedzią, ale od razu powiem, że zapowiada się bardzo interesujący finał. Witajcie w finale! Jak żółci przegrają, to chyba wyłączę streama, szczerze. No nie wytrzymam tego psychicznie. Rozpoczynamy finał Awanturo Kasę. Żółci mają na koncie aż 12 700 zł, czyli o 6300 zł. Lustro postawię za plecami. Będziemy oglądać. Na koncie 6400. Dobra? Ogromna przewaga żółtych, ale także widzę, że drużyna jest bardzo mocna, posiada dużą wiedzę i świetnie licytuje pan Jerzy. Panie Jerzy, rozumiem, że to pan jest sprawcą tego, a że potem jesteście panowie z nami, tak? Tak. Jak pan dobierał swoją drużynę? No cóż, tak wstydź się troszkę przyznać, ale pewnego rozrywkowego wieczoru, a właściwie to nie, Bimek, może i nocna. Może ty tak zrób i u ciebie będziemy spotkało oglądać. Spotkało się nas trzech przyjaciół i zapadła wtedy właśnie decyzja o tym, że może byśmy jednak wystartowali. Jeden z tych przyjaciół niestety nam się wykruszył, ale na to miejsce z ostatnim namaszczeniem dał nam swojego brata i kolegę z pracy swojej towarzyszki życiowej. I w ten sposób żeśmy się tutaj znaleźli. Żółci oprócz doskonałej... O czym mówi ten mafiozo? Mają również jedną podpowiedź. Witamy głośniej. W finale. No, panie Mieczysławie, chyba... Siema. Widać, że w waszym 13 programie będziecie mieli godnego przeciwnika. Liczę na 13. Oglądałem się niedawno. Szczęście jeszcze stało za moim krzesłem. Także wie pan, no groźni są bardzo, praktycznie z każdej dziedziny błyszczeli. Kumam go, spróbujemy, dzięki. Zobaczymy. Mieliśmy już różne przeszkody, bardzo ciężkie. Tak, Samuel, zdradził. Nie poddajemy się, nie położymy się, na pewno. Mimo, że są przynajmniej tym razem równi nam wagą, prawda? No. Witamy mistrzów w finale. Mam nadzieję, że żółci przejdą, bo jak nie, to naprawdę oszaleję. Oni są mega OP. Mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu kategorii licytujemy. Ta drużyna, która wygrywa licytację, odpowiada na pytanie. Jeżeli odpowiada prawidłowo, to zarabia pieniądze z puli tego pytania. Natomiast jeżeli odpowiada błędnie, pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Ta drużyna, która będzie bogatsza po 6 pytaniu w finale... Churchill? Ty, podobny do Churchilla, no! ...w loży mistrzów. Jednak nie mafiozo.
chyba. Losuję kategorię. Ja pierdzielę, Churchill! Dobre, dobra. Też bulldog. Tylko polski. Kategoria literatura światowa. To są trudne pytania, ty. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham panu. 1500 Piszczowie. 6400 żółci. 6400 żółci. Ty, jeżeli to wyjdzie i oni będą każde pytanie blokować, to wygrali już, to już jest win. No, pan Mieczysław robił co mógł, chciał pociągnąć licytację, ale już wiemy, że pan Jerzy ogląda każdą awanturę o kasę i także jest mistrzem licytacji, co było widać w pierwszym etapie. 7900 zł. Mistrzowie chyba odpadną. Jak brzmi nazwisko autora cyklu powieści o doktorze Dolittle? Ja pierdzielę, jak on się nazywa, ty? Czy wy wiecie? Można powtórzyć. Ale oni mają podpowiedź. Nazwisko. Pytanie też jest na monitorze. O, nie, jest. Okej. Eddie Murphy, tak, tak. Ty, a wyszedł Doktor Dolittle ostatnio chyba, nowy film. Bardzo proszę, panie Jerzy. Odpowiedzi udzieli tym razem Paweł. Wydaje mi się, że ten cykl napisał pan Lofting. Hugh Lofting, tak jest. Ed, totalny w dupę Ed. Ciszyć w dupę tych mistrzów. Już mi zbrzydli. A więc 7900 zł przechodzi na konto drużyny żółtych i wzbogacili się żółci górą. 14200 zł, a mistrzowie tylko 4900 zł. 5 kategorii. Sorry. Dwudziesta już? Widzę. Historia powszechna. Idziemy w to. Teraz czarni będą się bali, tak powoli, tylko pyk, kroczek. Po 200 zł z konta każdej drużyny i słaba. 2000 Wiszowie. 4900 żółci. 4900 żółci. Ale to aż mi trochę szkoda tego mistrza. On tak to powiedział takim głosem, takim... On już wiedział, co się stanie, nie? Tak aż mi go szkoda, szczerze. No ale trudno, no niech odpada frajer. Jest przegrany. Ty się śmiejesz z niego, ty! No za biedny, ty! Za biedny, to się dorób! To jest ta suma wyjściowa, którą mam, jest tak. Robi pan za mała. Najlepiej jak można, ale też pan Jerzy tu dobrze na to reaguje. I stąd taka sytuacja. Faka mu pokazał! Mają lepiej w życiu, prawda? Widziałeś to? Pieprzony ma... To jest disrespect fest, oglądaj. Najlepiej jak można, ale też pan Jerzy tu dobrze na to reaguje. Bo! I stąd... Takiego pokryjomu! Ja pierdzielę! Boże, jak on go niszczy psychicznie. Ci mają lepiej w życiu, prawda? Patrz, zmienił palca! No, się skapnął. Ty, bo widzą. Takie życie, takie życie. Być może jest dzisiaj pogoda dla bogaczy. 6900 zł w puli. Ty, będą mieli 16 tysięcy, tak? Przypomnę, historia powszechna. Czy ile? Jaki przydomek uzyskał król Francji panujący w latach 1350-1364? Słońce. Taki był, mówię wam. Był taki. Spokojnie, spokojnie. Wielki. To będzie chyba ktoś z Ludwików. Prosimy o podpowiedź. Bardzo proszę. Mają panowie podpowiedź z pierwszego etapu. Zuchwały, dobry, piękny. Jak się patrzy zły. Na to. Jak stary! Co tam gra, synek? Piękny. Co tam, synek, grasz? Zły. Zuchwały, piękny, dobry. Piękny na pewno, nie, bo to był Filip. Zły. Chyba to był Filip. Zuchwały. Przepraszam wszystkich Filipów z czatu. Jesteście piękni. Dobry. Dobry, zły zostaje. Dobry, zły. Nie wie, co mówi on.
Jan Dobry panował później, bo chyba na tym, jakoś tak na początku 15 wieku. Nie ma okej, trudno. Jest bus albo przewóz. Tak jest. Panie Krzysztofie, jesteśmy gotowi do odpowiedzi. Zuchwały? Zły. Co na to, mistrzowie? Według mnie był to Filip Piękny. Jan Dobry. Był pan blisko. A o kurde, ty, mistrzowie mają szansę teraz odrobić. Mają szansę odrobić. Pa jak się cieszy, ty, brudaty. Był pan blisko. Ba-bank będzie. Mistrzowie mają jedynie 2900 zł na koncie. Żółci mają 9300, a 6900 przechodzi do puli następnego pytania. Szykuje się bardzo ciekawa rozgrywka, a co się wydarzy w naszym finale, a to po reklamach. Nie licytują, także i pojedynek wiedzy, i pojedynek rzuci 300! Teraz tak, mistrzowie cały czas tracą pieniądze, w tej chwili mają 2900 zł. Przypomnę, że to jest ich 13 program. Żółci natomiast mają 9300, ale uwaga! Do puli następnego pytania przychodzi aż 6900 zł. Cztery kategorie do końca. Babank będzie przez mistrzów krzyczany. Babank. Czuci 300. Światowa muzyka rozrywkowa. Ja, najgorsze pytanie, ale dobra. Rozpoczynam licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Słucham ładu! Mistrzowie w szybsze, dużo szybsze. Dziesięć tysięcy. Nie, no proszę, żeby przegrali mistrzowie. Ja czy żółci mają wątpliwości? Bo jeżeli macie panowie, to sprawdzimy. Proszę żółci! Sądzę, że byli pierwsi, no. Sprawdzić chyba pierwszy. Chyba Andrzej coś zgłaszał po prostu. Nie. Tupę z boku. Nie. To jaka decyzja, panie Jerzy? Nie, uznajmy, że byli pierwsi. 10 tysięcy złotych w puli tego pytania. Jeżeli mistrzowie teraz odpowiedzą prawidłowo, no to będą prowadzili w finale o 900 zł. Albo być, albo nie być. Ale jeżeli im się nie uda, to będziemy mieli nowych mistrzów awantury. Oby tak było. Posłuchajmy. Znowu jakaś muzyka, to stary będzie wiedział, ty by się urodził z dinozaurami, z jaja się wykluł, pieprzony. Nazwisko artysty, który wykonuje ten utwór. Oj, opierdziele, dobra ty. Wiem, pod paską. Czy ktoś coś wie, proszę? Nie, nic, nie wiem. Nic nie wiem. Ty chyba odpadną. Jednak nie wiedzą. Co, kobieta? To było nie wiadomo co. Nie, no. Nie znam. Ale to chyba nie kobieta. No cóż, być albo nie być. Mistrzowie odpowiadają, ponieważ tu młodzi raczej takich rzeczy nie znają. Ja. Odpowiedź brzmi Ella Fitzgerald. Co na to żółci? Dyskusje były różne. Natalii to... Odpadną chyba! Za jazz, tak, że... Natalii... Nie, nie jesteśmy pewni. Natalii Cole, nie no. Natalii Cole. Jeżeli pan Mieczysław udzielił prawidłowej odpowiedzi, to drużyna mistrzów ma 10 tysięcy złotych i obejmuje prowadzenie. Jeżeli natomiast jest to zła odpowiedź, to mistrzowie stracą mistrzostwo w swoim 13 programie. Rod Stewart. Ja pierdzielę, odpadłe mistrzostwo! Gówna głupie! Nara! Tak więc... Chwila jeszcze na podsumowanie, to są brawa od żółtych i od widowni, u której mają mistrzowie dużą sympatię, zdobyli dużą sympatię i niestety ten 13 program okazał się pechowy,
ale to dlatego, że naprawdę trafiliście na bardzo, bardzo dobrych przeciwników. W końcu. Tak więc w 13 programie... Zamiana prześcieradeł? Nie, to nie to. Chyba chodziło o innych. Nie udało się wygrać pieniędzy. O pierdzie. Większego gówna nie widziałem. Dawaj togę, szmato. 13 program okazał się jednak pechowy dla mistrzów. Zanim ich pożegnamy, przypomnijmy... A ty co, Ibisz, vloga kręcisz, to ty pieprzysz. Zasiadają Kamila Centkowska, studentka... O, jeszcze historia, idziemy oglądać. Mieczysław Kobidura, agent nieruchomości z Warszawy. Marcin Bielicki, student prawa z Warszawy. Jak oni wyglądają we zwykłych ubraniach dziwnie. Zieloń 1000. Zieloni z ile? 1000. 1000 zieloni, proszę. 1100 niebieski. 1100 niebieski. Rzuciowa. Pani Kamilo, ja widzę, że jest pani w szoku. Tak, troszeczkę jestem. A tylko żółci mogą wygrać z żółtymi. Kapitan decyduje. Jak nazywał się grecki bóg ognia i kowali? Hefajstos. Panie Krzysztofie, jesteśmy gotowi. Marcin, jakie w dupę łatwa. Według nas jest to Hefajstos. Takie! MMA się zaczęło, zaraz będę włączał. Witam w finale, 6400 zł na koncie. No niestety. Czysto, proszę. Z małą kwotą weszli bardzo. Rzuci na bank. Ja nie będę robił retransmisji Fame MMA jak coś. Nie wiem, czy wiecie, no, ja muszę powiedzieć, ale sławie, że pan nas wszystkich zaskoczył. Dobrze, jesteście. Także. Nie boimy się, najwyżej stracimy, ale nie odejdziemy tutaj. Starczą albo na tarczy. Tak, jest. Ale mocni jesteście z tej dziedziny? Nie. Link mam ci dać? Podać ci jeszcze pasy do konta bankowego? Żółci odpowiadają. To się sam kupisz może. Uważamy, że jest to atmosfera. Niestety. Niestety, mistrzowie. Konkurs na pasy. Drużyna żółtych kończy program z kwotą 10 100 zł. No to nie jest bajt w tytule. Gadaliśmy o tym od dłuższego czasu. Mistrzowie mieli o tyle problem, że weszli z niską kwotą do finału tak naprawdę. Po 200 zł z konta każdej drużyny. Słucham pan. Mistrzowie na bank. My to oglądaliśmy tamto. Dobrze wiem, na 100%. Tak? Dobra. Odpowiadamy. To jest Kalifornia. Z 1K zaraz się zrobi 200. Może tak musi być. Dzięki dobrej odpowiedzi. Anna Mieczysława, który jako jedyny znał odpowiedź na to pytanie. Dobra, bo to i tak oglądaliśmy. Dobra, go to FMA, ale tak jak mówiłem na początku i mówię cały stream, nie będę retransmisji żadnej robił, także po prostu sobie oglądamy. Wy sobie oglądacie u siebie, ja u siebie i razem przez to, tak jak filmy. Dodasz tą emotkę jeszcze, pokaż. Powiedz mi. Po co? Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę